przyjeżdżam już na produkt. Krasa to dawne słowiańskie jeszcze pojęcie w znaczeniu piękno, uroda. Chodzi tu o krajobraz. Proszę Państwa, Kazło leży w dolinie, dookoła wzgórza w lewo. I przepiękne lasy. Krajobraz jest na pewno bardzo ładny. Każdy o tym mówi, że tu jest naprawdę pięknie. I drugi człon tego słowa, brud, brodami dawniej nazywano płytkie miejsca w rzece albo innej wodnej przeszkodzie. Słuchajcie, nie spodziewałam się, że tutaj tak dużo wycieczek. Dyscyplinowana. To mówię, że też już tak. Patrzą Państwo na nasze sanktuarium. Mili klasztor, sanktuarium. Ja potem wyjaśnię, o co tu chodzi. Patrzcie Państwo na fronton kościoła i ten obraz. Państwo zobaczą, co ten obraz przedstawia. Tak proszę pooglądać. Ten nie będzie kręcić. W sezonie, to jest miejscowość turystyczna, czyli w wakacje, lipiec, sierpień, są koncerty organowe, przyjeżdżają pianiści, jak kojarzą z Polski i ze świata. I tutaj dla melomanów, miłośniki muzyki organowej są koncerty bezpłatne. Bardzo proszę, chodźcie Państwo z nami. Ja to jesteśmy na podwórzu parafialnym. Kolejny zabytek, zobaczą Państwo ten stary drewniany spichlerz. Popatrzą Państwo na datę nad wejściem 1795. I to jest, proszę Państwa, sosny. Bo u nas zawsze pierwszą niedzielę po 8 września są zawsze dożynki diecezjalne. Ci prości, zwykli ludzie biją wieńce głównie z płodów rolnych. Przyjeżdżają z tymi wieńcami, jest ta uroczystość i zostawiają. I w tym miejscu się, proszę Państwa, ich eksponują. To jest. A koło Tomaszowa. Oczy. Ale księża tym nie są zainteresowane, to jest utrzymywane. On jeszcze, on żyje jeszcze, tylko już nie może. Nie? I ten proboszcz mimo wszystko wynajmuje pracownika i to obsługuje, bo to trzeba utrzymywać. Ale nie dużo jest. No. Chowaj się do ula, to ci pszczoły dochłodnie. Ty się schowaj. Co mi chłopie? Każdy gospodarz to miał, ale nie tak na co dzień. Na przykład jechał na jarmark z Krasnobrodu.
czy spotka sobotę gospoda do Lwowa, to jest 118 km. To kawał drogi, w zimie jechał, musiał być ubrany, kożuchy, czapy i tak dalej. I proszę Państwa, musiał mieć odpowiednie buty, żeby w nogi nie ma. Najpierw przed wyjazdu miał takie plecionki ze słomy i on to moczył w wodzie. I wystawiał to na zewnątrz, na noc, prawda? Rano wstawał, wszystko miał wcześniej przygotowane, ubierał się w te zgrzebne kalesony, koszuly, czapy i tak dalej. Okręcał nogi swoje onucami, jeszcze tam trochę słomo dodawał. Przynosił to zamrożone, te czerwiki, które były przez noc się zmarzły, bo to było mokre, prawda? I wkładał te buty. Proszę Państwa, mróz zamrożony powodowało to, że mógł jechać nie wiadomo jak długo i nie zmarł nogi. No właśnie. Nie zmarł nogi. Ciekawa rzecz. Tyszowiaki. Tak. Tak się to nazywało. Nazwa pochodzi od miasteczka Tyszow. To jest 124 km. Tak. Powiem, co chodzi, proszę Państwa. Nas jest takich czterech wiechali. Czy dlaczego jest? Ja sfotografowałam też tego. Jestem słaby na tej chwili. Proszę Państwa, jesteśmy na Kalwarii Krasnobrodzkiej. W 1974 roku minionego wieku to był pusty taki plac. Gleba piaszczysta, byle jaka. Należało to do parafii. I proboszcz, który to był w tym czasie, nawiasem mówiąc zasłużony, pochodził z Lublina, ksiądz Wójtowicz się nazywa. Prosił parafian, leśników, posadzonkę. Na tym terenie, który ma 2 hektary, posadzono w 1974 roku las. I potem ksiądz Wójtowicz poprosił rolników z parafii, że kto ma jakieś drewno lipowe, to żeby do kościoła przywieźć, to jest mu potrzebne. W roku 81 pojawił się człowiek, był z Drohiczyna pochodził, nazywał się Bonta. On nie chodził, prawda, był daleko, ale miał bardzo zdrowe ręce i zdolne ręce i mądry umysł. I z tych kloców, proszę Państwa, o różnej wielkości tworzył drogę krzyżową. W roku 83 ksiądz proboszcz podzielił to przez wszystkie stacje, przydzielił je każdej miejscowości z parafii. I proszę Państwa, od tamtej pory tymi stacjami się opiekują wioski. I co? Pielgrzymi tu przychodzą, modlą się. Wielki Piątek jest droga krzyżowa tutaj. To też ładne zdjęcie by było. Kamieniało, tam musimy podjechać, bo to jest dalej. Czy to jest jakieś 600-700 metrów do tej kapliczki? Czy tutaj przechodzimy pieszo, czy później też podjeżdżamy? Podjeżdżamy. Dobrze. Świętego Rocha i kaplica Świętego Rocha. Wszystko tak, jakby 3 miejsca pod wezwaniem jednego ze świętych. Jest ta dziewczyna, co kocham ją. Znalazłem ulicę, znalazłem dom. Znalazłem dziewczynę, co kocham ją. Jesteście Państwo w rezerwacie leśnym Święty Roch.
piękną okazję jodą buka. Tam dalej są potężne wąwozy. To bardzo wygodne schody są, prawda? To mogę jak to być. Problem jest właśnie z tym wyjściem do góry. A wyjście do góry. Ostatnio mnie kolana tak bolały. No i już, powoli do celu. No. To jeszcze teraz pod kapliczkę. I już. Ja już byłam raz, teraz drugi raz. Szłam w górę, teraz z góry. Trzeba. Pomodlę się. Przeszliśmy. Brawo. To ja was podziwiam, prawie wszyscy przeszli, super. Trochę dwa grosze znalezione. No. Pięć. Jeszcze pani chciała zrobić? Tak, no nie ma problemu. Może nie wszystkie, ale jakieś takie wybrane prześlę. Nie? No. Dobra, tutaj też mamy profesjonalnego fotografa, słuchajcie, także zdjęcia będą fajne. Ale powietrze czujecie? Ale jakie mrówek? Chcecie sobie położyć, jak ktoś ma katar. W XVIII wieku było sanatorium. Po lewej, proszę Państwa, jest dolina. Te łąki były niedawno uprawione, tu krowy się pasły, konie, teraz tych rzeczy nie ma. I tam płynie rzeka Wieprz. Jest to Dolina Wieprza. Proszę Państwa, jedziemy do tej kaplicy objawień na wodzie, gdzie wody prawie że nie ma, tylko troszeczkę. Prawo ją do picia, ale są momenty, że jej nie ma. Ja tam często chodziłem, zawsze raz w tygodniu nabierałem wody i herbata, kawa, zupa to była z tej wody. A teraz niestety tam troszkę jest, ono już jest przewrócone. Ale rączki należy w tej wodzie umyć. Z wiarą może w czymś bo jest sobota, proszę Państwa. I popatrzą Państwo za chwilę. Po lewej stronie będzie ta kaplica. Po lewej stronie. Są tam takie stacje różańcowe. My mamy rzeźbiarza znakomitego. Wszelkie różne rzeźby na cmentarzu.
kościele obok kościoła. To wszystko on robi. Nazywa się Andrzej Gontarz. Ja tam butelkę z sobą, jak państwo macie, to weźcie tą butelkę. Jak zima, tak lato ma plus. Teraz nie jest zimna, bo na to nie stoi. Jest, bo stoi. Ale ona to powinna co leciała ze wszystkich. I tu, proszę Państwa, jest zawsze ruch, jak mówiłem. Z 1 lipca na drodze. Proszę Państwa, tak się powiem.